Tak zwana premiera druga spektaklu Supernowa w reżyserii Zsolta Zeldunga nie zawierała większych zmian dramaturgicznych czy strukturalnych, prócz jednej. Spektakl opatrzony został apendiksem w wykonaniu samego reżysera, który z kartką w ręku wszedł na scenę, by przedstawić publiczności napisany przez siebie manifest. Manifest Zeldunga mówił z grubsza o tym, że teatr stracił potencjał wstrząsu, że ludzie teatru zajmują się już wyłącznie zabawianiem publiczności, że nie zależy im na tym, by teatr miał siłę transformującą ludzkie życie, że cechuje ich lenistwo wyobraźni i cuchnący profesjonalizm. I że on, Zsolt Zeldung, zdaje sobie oczywiście sprawę z tego, że również jego spektakl jest porażką. Że nieuniknionym losem tego pięknego pragnienia, które jest udziałem każdego twórcy, pragnienia, by zmieniać świat i siebie samego poprzez swoją sztukę, że nieuniknionym losem tego pragnienia jest rozbicie się o skałę materii. Że sztuka nie może się wyrazić inaczej, jak tylko poprzez porażkę, bo zawsze będzie próbowała wypowiedzieć niewypowiadalne, wyrazić niewyrażalne, zdefiniować niedefiniowalne. I o ile zdarzają się nieliczne chwile, w których artysta chwyta nieuchwytne i wyraża je w widzialnej formie, jako obraz, książkę, film, o tyle teatr, jako najbardziej upośledzona ze sztuk, zawsze będzie w tym względzie skazany na porażkę. Naturą teatru bowiem nie jest chwytanie chwili, lecz uporczywe powracanie do tego, co ustalone zostało w sali prób. Teatr jest próbą powtórzenia, powtórzenia niepowtarzalnego. Teatr jest próbą powtórzenia, powtórzenia niepowtarzalnego. Teatr dzieje się na próbach, nie na scenie. I choć każda ze sztuk naznaczona jest śmiercią i śmierć jest częścią języka każdej z nich, to teatr jest śmierci najpełniejszą emanacją. I jedyne, na co teatr stać, to zarozumiale powtarzać gest śmierci każdego kolejnego wieczoru. A zarozumiałstwo polega na tym, że powtarzając ten gest, teatr uzurpuje sobie prawo do nieśmiertelności. I to jest kłamstwo. Bo istotą teatru jest śmierć. I śmierć jest jedynym językiem, jaki teatr ma do swojej dyspozycji. Chciałbym w tym miejscu, powiedział Zeldung, odrywając wzrok od kartki, przeprosić wszystkich za to, że was okłamywałem. Chciałbym również przeprosić samego siebie za to, że tak długo uciekałem przed życiem i przed śmiercią. I że nie miałem odwagi przyznać, że teatr jest oszustwem dopóki nie odważy się przemówić językiem śmierci. To jest właśnie taka próba. W tym miejscu reżyser skończył, zjadł swoje przemówienie, wywołując tym umiarkowaną wesołość publiczności. Po czym wyjął z kieszeni mały, niepozorny nożyk i zdecydowanym ruchem podciął sobie gardło.